Witam was z powrotem w Still Life 2. I jak pamiętamy, włączyłem muzykę, którą teraz chętnie wyłączę. To mogliśmy się tu jeszcze przyjrzeć czemuś. Size 7.5. These must be Hernandez's shoes. For shizu. Copies of autopsy reports on the killer's victims. They are addressed to Paloma Hernandez. The killer must have taken them from the motel room. A, już to czytałem, sorry. Będziemy kulturalni? A, mamy za dużo rzeczy. A, prawym przyciskiem myszy. Inwentarz ściskałem automatycznie i... obróż elektroniczna. Lina. Gąbki się możemy posypić. Musimy znaleźć jakiś pojemnik. Takie właśnie przejścia są zbędne moim zdaniem. Dawaj, dawaj, Wiki. Wiem, że na dole... O! Czy ja mogę oddać temu kolesiowi... Moment, wrócę do tego black guy. No idź, kochana. On stał ostatnio z... ten, tutaj, tu. Chociaż nie. Ten dycha będzie szybciej. No co jest? Myślałem, że to wyjście na zewnątrz, a to wyjście... Znaczy wejście do kuchni. Co to za odgłosy są? Found some traces, but nothing too important. You're good at electronics, right? You might be able to help me. I found a computer, but the system's asking me for a password. That's more IT's field. Hacking's not my strong suit. All right, I'll cope. I found some sort of electronic collar. Hernandez mentioned it on her voice recorder. Interesting. Let me see. The collar can receive a signal which sets off an electric shock. The intensity is variable, but it can go high enough to be fatal. The lock is pretty secure. Whoever put this system together is a real pro. Nice work. Good lord, you're like a little kid with the latest gadget. Keep the collar, we'll send it to the lab later. And remember, no drooling on the evidence. I spoke to one of the cops who are searching the forest. He gave me the lowdown on Holloway. The sheriff is on edge. Elections are around the corner and she's not sure if she'll be reinstated to her post. So she doesn't appreciate the FBI's arrival in her jurisdiction, stealing the spotlight. Brilliant. We got a creepy house in the woods and a shifty sheriff. Man, I miss Chicago. Ja też tęsknię za Chicago. Bo grafika mnie nie po... Nie poraża mnie. I have nothing new to tell you, Agent McPherson. Okay. Sheriff Holloway. Zilnowałem. Da, pozbyliśmy się tej obroży, tak? Tak, mamy trochę miejsca w takim razie. Jednak głośnik pewnie zajmuje... O! Przepraszam, trafnęło mnie w gardle. Jednak głośnik na pewno dużo zajmuje. O Jezu, przepraszam was. Zapominam telefon odłożyć. The dumbwaiter must be stuck above. I'd need a rope to go down the shaft. O! Proszę bardzo.
Czy my tu byliśmy? Taki skrócik? A nie, nie mogliśmy się na... Nie, zaraz. My coś się... Co? My tu byliśmy, prawda? No, nie no, byliśmy. Antidotum przecież tutaj musieliśmy użyć, bo wąż nas wytłukł. O! Tutaj coś jest, zaraz, nie widziałem tego. Electric chair that Hernandez mentions in the recordings should be right here. No nie, było, okej. Ale... nie, zaraz. Something shiny on the ground. What is it? Zaraz, widzieliście to, co ja? Okej, nieważne. Zaraz, spray? Bad idea. It's not this. Dobrze, pani Hernandez. Jak błakam tej głos. This can't possibly work. It'll never work. No nie wiem, co mam zrobić. It's not this. Zaraz. Pyk. Pyk. Bad idea. No dobra. 3D? Mikroskop cyfrowy? It's like little pieces of broken glass. Gotta take a sample. Jeśli ja widzę nawet to szkło. Kawałki rozbitych okularów? A, nieco. A może. It's locked. Janet. Janet Connolly is the third victim we found. Nie widziałem, nie oglądałem tych napisów. Joyce, as in Joyce Dickinson, the second victim. Olivia. Olivia Wong, last victim in 2006. Dora. Probably Dora Simon, the fourth victim. Dolores. Dolores Wilkins, the killer's first victim. A note left by our friendly neighborhood butcher. One chance. I have no idea what that means. Zobaczyliśmy? Przepraszam, ale zapomniałem. I don't see anything. Czy mogę... nie mogę nic użyć? A, okej. Okay. Nie, obry... Ode... I don't see anything. Nie wiem czemu taki jakiś... Bup, 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 bup. Przepraszam. No dobra, jak nic to nic. Czy mogę... Chętnie zadzwonię. So Vic, do you need to confide in your old friend Claire? I think I have something new to help ID the killer. I've scanned a print that's not in my records. I'm sending it to you. Okay, I'll look into it. I took blood samples on a lab coat from a man I haven't been able to ID. It could very well be the killer's blood. I'm sending you the results of the test I did. Okay, I'll run a complete test and compare it with the other samples linked to the case. Zaraz, jak nie wie, czy ja to krew, to skąd wie, że mężczyzny? I came across a few pages of a thesis on cinema. On USC letterhead. USC's a university in LA, right? I think the killer was a student there. It's a very interesting lead. I'll contact the university and get a list of possible candidates. To tyle. Talk to you later, Vic. Good luck. Good luck, Vic. I love you. A nie, to te drzwi tylko. Właśnie tam! Już węża nie ma. Coś mi się wydaje, że przeszłem. Ale mogę się mylić. Coś tu było? Do obejrzenia? O! Ale nic tu nie ma do obejrzenia.
Okej. Too late. Zatrzymałem. Tu robiłem zdjęcie. Tu był wąż. No odbieraj. Vic, that's it. We have a name. Our suspect's name is David Carson. Nice job, Claire. You're the best. You can say that again. I love solving puzzles, but you're the one who found all the pieces. We make a hell of a team. Finally, we have a solid suspect. Have you found a photo? Not yet, sorry. I'm still searching. I'll call you back as soon as I have something. Thanks again for your help, Claire. O, nieźle. Dlaczego taka muzyka nagle? O! Szybko, spiesz się. Jego tu już nie ma, ale się spiesz. Nie, naprawdę, dlaczego taka muzyka? Po co mi głośnik? A nie, źle. Nie wiem czemu nie weszło, ale dobrze. Muszę coś jeszcze zostawić, przecież głośnik jest... Przepraszam, coś mi w gardle drapie. Dobra, no zostawimy ten młot. Jak się przyda, może się przyda, może się nie przyda. Nie pójdę tam. Powiem wam, że na pianinie właśnie najfajniej się komponuje muzykę straszną i smutną. Wesoła musi być skoczna, prawda? Trudniej jest tak coś robić, naprawdę. A głośnik nie zajmuje tak wiele. Nie. Co ja z tym mam zrobić? To już sprawdzaliśmy, prawda? An autopsy table. Recently used. If Miller saw this, he'd faint dead away. A nie sprawdzałem tego. Dez's blood. Oj, przerwałem, przepraszam. Czy on coś z nią tu robił, tak? Zobaczmy. God, this poor woman's body seems to have been here for a while. One of her hands has been chopped off. O Boże, pewnie. O Jezu, ta ręka jej to była tam w tej kanalizacji. It'll never work. Mam zrobić jej zdjęcie? It'll never work. Mam pobrać... Bad idea. Może pukiel włosów? Tak? A nie skórę. Unbelievable. She's been dead for over 15 years. Why has this sicko preserved her body? Zasączona środkami balsamującymi szacowana data śmierci pierwsza połowa 93. Okej, zamknij to. Lots of chemical products on this shelf. Enough to open his own lab. Zaraz.
Jak widzę, pominąłem tu parę rzeczy. Tędy. To już byłem, to pamiętam. To do krępowania jego ofiar. Jak dobrze pamiętam. It's locked. Już mamy kartę. Nie mogę? Okej. Czy mogę to połączyć? Okej. No dobra, no nie, to nie. Komputer więc. Nie ma innego wyjścia. Już podłączaliśmy. Tak. Mogę wyjść? Nie mogę. A może Carson? Nie, no dobra, nie, to nie. This phone seems to be working. A nie chcę w telefonu. Nie komputer, jest. To byłoby zbyt proste, prawda? Co ja mogę zrobić? Głośnikiem rozwalimy monitor i to nam da dostęp. Dobra, przesadzam. Dlaczego nie mogę sprawdzić telefonu? These are books on cinema. Hollywood's golden age. The cinema of the 40s. They all deal with the same era. These are books. No myśliłaś się już, kochana? No dalej nie wiem. Nie wiem. Zaraz. Nie, tutaj nic nie mogę zrobić. Nie wiem, kurde, no. Zastanawiam się ciągle, wybaczcie, że tak. Nie chcę. Nienawidzę tego, wiecie, to już to mówiłem raz w tym Zagrajmy, co musiałem, byłem zmuszony do zrobienia czegoś, czego nie cierpię, szczególnie podczas przygodówek, że przerwałem nagrywanie, był przeskok ekranu, znaczy ekranu, no wiecie, o co mi chodzi, nie lubię tego. O Boże! Młotek! Zostawiliśmy go na dole, nie! Nie mogę, no. Idzie Wiktoria. O, znowu jakiś Slenderman mi łazi niedaleko. Muszę być czujny. Nie wiem, czy mi się to przyda, czy nie. Ale głupio zrobili z tym. Gdzie się to? No dobra, zostawię na razie klucz, tak? Tak. Może głośnik jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Może Carson jest tylko narzędziem, a głośnik mu tylko gada takie rzeczy. Zabij ją, zabij tamtą. Chyba ja też zaczynam wariować. Łup, łup, łup. It's impossible to open. Oh. What on earth is this thing for? There's something stuck on the satellite dish. Ew, old chewing gum. Guma do rzucia? No dobra, bierzemy, to się da.
chemiczna. Ślady śliny, rozpoznanie DNA niemożliwe. This device can be remote controlled. It's got a box with a receiver and a USB port. A. Co ja robię? Chemiczne. Komputerowa. Oprogramowanie zagłuszające? Czy mogę to do tego podłączyć? Nie, nie mogę. Już nic z tym nie mogę zrobić. Pewnie muszę to powiedzieć. Oh, I have this stuff I need to do a more thorough test. Claire, on the other hand. Hmm? This is Claire Ashby. I'm not available at the moment. Please call back later. Well, Claire, are we filtering my calls? Since I don't hold grudges, I'm sending you a little gift. An old, chewed-up chewing gum. I ran a field test on the traces of saliva, but it gave no results. I hope you'll have better luck. Call me back. Nie mogę nic z tym zrobić, nie mogę, tak? Nie wiem, ja bym to zabrał. To jest łazienka. To jest łazienka, tak? Tam jest pokój, gdzie była przetrzymywana Hernandez. To już wszystko sprawdzałem. Te dźwięki zawsze koją moje nerwy, szczególnie w nocy, gdy nagrywam tę grę. Pogadajmy... Jak się nazywa ten koleś? Zaraz, jak się nazywa ten koleś? Okej. A jest tu. Garris! No dobra. Panie Garrison. Jeżeli kojarzycie, to wiecie, dlaczego się śmieje. Found some traces, but nothing too important. You're good at electronics, right? You might be able to help me. I found a jamming system on the roof, with an antenna and a remote control box. It's an ADSX system. Know anything about it? Yeah. It's a scrambler, used by drug cartels. It's a very sophisticated device. Quite recent design. An ADSX system equipped with a satellite dish can avoid detection by GPS, as well as filtering or blocking phone communications. I see. Does this kind of device cover a large area? A few hundred yards. More than sufficient to isolate the house and its surroundings. It's not surprising that Hernandez wasn't able to get back in touch with us.